W ramach ćwiczeń do Polski przeleciało kilkadziesiąt samolotów bojowych F-15 i F-16. Pentagon podkreślił, że nie ma to nic wspólnego z sytuacją na wschodniej granicy Ukrainy. Wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że myśliwce przyleciały do Polski w ramach ćwiczeń. Dzisiaj do Polski przyleciało kilkadziesiąt samolotów F-15 i F-16. Dowództwa amerykańskich wojsk w Europie ćwiczą szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem między innymi polskich lotnisk. Wspólnie ćwicząc wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu. Od razu zaczęto snuć pomysły, że może to być reakcja Amerykanów na sytuację na wschodniej granicy Ukrainy. Według szacunków na granicy rosyjskiej ukraińskiej jest ponad 150 tysięcy żołnierzy armii Władimira Putina. Jednak Pentagon rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące przylotu amerykańskich myśliwców. To są standardowe ćwiczenia. To nie jest szczególna reakcja na to, co dzieje się na granicy Ukrainy z Rosją lub na Krymie. Jest to dość rutynowa operacja. Robimy to stale. Obecność naszych sił w Polsce jest rotacyjna, co bardzo sobie cenimy i chwalimy. Jest to część tego programu. Mimo to Stany Zjednoczone są zaniepokojone tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Rzecznik Pentagonu wskazał, że rosyjskie siły zbrojne w pobliżu Ukrainy są obecnie większe niż w 2014 roku. Rosjanie twierdzą, że są to tylko ćwiczenia, jednak Amerykanie twierdzą, że nie wszystko jest jasne. Wzywają Rosję do wyjaśnienia swoich zamiarów.